Siemaneczko, witam was z powrotem na moim kanale. Jak to w przypadku tego, co nagrywam, bywa, dziś zajmiemy się kolejnym gruzem. To ten samochodzik, dałem naprawdę śmieszne pieniądze. Tak naprawdę rower w Auchan tyle nie kosztuje. Pokażę wam w tym odcinku, jak z takiego śmieciuszka, ale nie takiego śmiecia jak moja 34, bo tu mechanicznie jest zrobić z tego fajne, przyjemne daily, którym tanio, miło i przyjemnie możemy wodzić dupę na uczelnię, do szkoły, do pracy i nawet się na wakacje przejechać. No więc dobra, w tym odcinku pokażę wam, w tym właśnie jednym odcinku, jak z takiego rumpla zrobić fajne, przyjemne auto. Pobawimy się trochę tym samochodzikiem. No więc co, zajrzyjmy sobie, jak to w tych moich samochodach bywa. Środek. Odsunę fotel. O, środek musi, proszę, powiem wam, musi być obrzydliwy. No inaczej się nie da, tak? No co, proszę bardzo, ładniutka kierownica. Ona tutaj była, nie była obklejona taśmą. A, filtra będzie mi tu wiało. Znowu prezentacja działania elektroniki w tym samochodzie, elektryki. Okej. Okay. Tutaj była ta skóra po prostu taka strasznie zniszczona, że aż się w łapy to wgryzało. Ale czerwona tasiemka zrobiła robotę, no klei się niemiłosiernie w łapska. Ale tak. Kierownica pójdzie do wymiany, ale o tym za chwilę. Przebieg tej gabloty 250 tysięcy 8 km. Nie no, powiem tak, jeśli chodzi o zużycie tego samochodu, przebieg wydaje się naprawdę autentyczny. Nie wygląda, żeby to było jakoś tak. Przede wszystkim książka serwisowa do tego samochodu jest, która była do 2015 roku. Gałeczkę może co niektórzy poznają, była w moim E34, a to tylko dlatego, że poprzednia gałka tak sama była tutaj niemiłosiernie obrzydliwa. Też ją obkleiłem przez chwilę, bo tu była taka zniszczona skóra i to się wrzynało w łapy, ale to pójdzie do wywalenia. Ta jest tymczasowo, bo kupię taką nową, oryginalną. Fajnie to będzie wyglądało. Oczywiście... O. Proszę bardzo, piękne kłaki, piękny syf niesprzątany. To co lubię najbardziej w tych gruzach i śmieciuchach. Dobra, pokażmy może jak ten... To trzeba zamknąć drzwi? No nie ma opcji, nie? Trzeba szarpać za góry albo tutaj za schowek. Aha, schowek też już wyrywany. No dobra, naprawimy. Dobra, zajrzyjmy na zewnątrz tego bawarskiego kolejnego męczennika. Jak ona nam się prezentuje? Powiem wam tak, za te pieniądze jakie dałem za ten samochód, a to była kwota z jedynką z przodu, on nie jest zły, naprawdę, póki co wygląda jak śmieciuch, a luski będą do niego, na pewno będę montować, bo stalówki są obrzydliwe, poza tym ugadałem się z poprzednim właścicielem, że temu zwracam, bo ma w miarę świeże opony, ja sobie alusy już ogarnąłem do niej. No co, progi są naprawdę spoko, niedługo zajedziemy na kanał. To wam zajrzę, pokażę wam jak to od spodu wygląda. Tu była malutka łatka wstawiana, ale jest to całkiem ładnie zrobione. Grunt, że to nie jest pianka pierdzielona. Standardowa rzecz w tym modelu, nadkola. Jednak, co najważniejsze, tu nie ma dziury. To są purchle do zeszlifowania. Tu nie będzie na wylot dziurska, więc tutaj sobie to zeszlifujemy. Podkładzik, szpachlówka i kupimy sobie lakierek pod kolor. Pokażę wam jak taniej dobrze zrobić. Bębenki przyrzywiałe też poszprajujemy. Co dalej? Aha, co najważniejsze w tym samochodzie, proszę was. Ta-dam! I to 3-letnia. Jest ważna do 2027 roku. Chyba 28, bo tu było gaz montowane w 2018 roku. Tak więc to jest na propsie, tu jest 3-letnia instalacja gazowa. Co mamy dalej? Tak samo, nadkole jest lekko chycone, trochę gorzej niż dalej, bo tu trochę gorzej niż z tamtej strony, bo tu lekko zachodzi coraz trochę wyżej, ale nie ma dziur. Jest gdzie tu malować. Co jest ważne, wózek nie jest wyrwany, jak to we trzy śmieciach bywa, przepraszam, we trzy przyjacielach. Widzicie, ona nie jest zła, naprawdę. Ja w tym samochodzie dostrzegam duży potencjał. Ktoś powie, kurwa, ale gruz, chłopie, weź, idź mi z tym gównem. Nie, ja mówię, że to jest fajny, porządny samochodzik. Czasami zobaczycie pod koniec, jak tu wyjdzie. Tak, tutaj była
mała stłuczka. Drobna, ziomek się winął w barierki, więc macha pójdzie do wymiany. Postaramy się znaleźć coś pod kolor. Tu jest tak samo ta łyżwa, też się ją gdzie znajdzie. No ale co, zły jest ten samochód? Powiem wam, że ten samochód naprawdę fajnie, przyjemnie się jeździ. Zresztą zaraz, oj, temat jazdy będzie za chwilkę. Zajrzymy sobie pod maskę naszej bawareczki. O, jeszcze z tej perspektywy, chociaż wiecie co, trochę gówniane słońce teraz w tą stronę mi świeci, więc z tej sobie strony zajrzyjmy. No ja tylko wezmę moje graty, podłokietniczek elegancki. Fotele nieco złachane do wytarcia, do przeprania, ale też nie są złe, nie są takie jak nie są tak obrzydliwe jak w moim M34. Znaczy tam już są wymienione. Jak nie widzieliście, zapraszam, tak jak mówiłem wcześniej. Ale jak kupiłem ją, co będzie widać w pierwszym odcinku i w kolejnych, to te fotele były przeobrzydliwe. Zajrzyjmy sobie pod machę tego potwora. Oczywiście, nie ma znaczenia. A pod maską, proszę ja was, nieśmiertelne M43 na łańcuchu, ale co najważniejsze, suchutkie. Nigdzie dookoła żadnych wycieków, nic nie jest obrzygane i co najlepsze jest to olej. 5W50, proszę ja was. Jak się będzie, przyjdzie pora wymiany, to zleję go i swojej zaleję. Nie no, oczywiście żarcik. Tutaj ogólnie fajnie, bo wszystkie plastiki są pod maską. Nie jest nic połamane, nic nie jest pourywane. No i co najważniejsze, jak mówiłem, sekwencyjna instalacja gazowa, proszę was. Znalazłem do niej papiery. Ten gaz kosztował 3 lata temu 2400 zł. Ja dałem część tej kwoty za ten samochód, co ta instalacja kosztowała. Tak więc jest naprawdę sztos. Nosek nie połamany, nie jest porzywiały, więc to jest też fajne. To jest tak w ogóle 95 rocznik, więc ja szczerze powiedziawszy na E36 się jeszcze aż tak nie znam. To jest moje pierwsze E36 mojej, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, karierze gościa, który zbiera gruzy, remontuje je. O, trochę nosek tutaj jednak się rusza. O, to trzeba będzie zrobić. Dobra, słuchajcie. Przejedziemy się tą bryczką. Pokażę wam jak to idzie. Tak więc lecimy. It's all about humanity. No więc dobra, przejedźmy się tym jakże wspaniałym bolidem. Klamka jest zajebista. Szczynk! Na dotyk praktycznie. O, i ten bajer, ta światła otwierane, uruchamiane, kurczę, jakby 30. Muszę trochę wysunąć. No to dzida. Robimy tu parę bączków, ale szkoda kół, bo tu dziury są takie. Słuchajcie, zawieszeniowo nic tu nie stuka. Kompletnie nic jest. Zamknę okno. Auto jedzie prosto, nie wali jej na boki jak moje 34, jak ją kupiłem. Jest sztywniutko. Zawias naprawdę jest git. Tu nie ma żadnych teatechnik, żadnych obciętych sprężyn. Jest fabryczny zawias. Tu nic na desce nie świeci, prócz poduszki, która za chwilę zgaśnie, bo ona gasi tam po przejechaniu powiedzmy 2 km. Szczerze nawet nie wiem, o co to chodzi, bo jakby była coś taśmą czy z poduchą, to pewnie cały czas by to świeciło, więc to może na komputer ją wrzucę, zobaczymy. Ale tak, w jeździe fura już na gazik się przełączyła, w jeździe jest naprawdę luks. O, swoją drogą już muszę go dotankować. No mocowo, jak to kurde, no but trzeci bieg. No mocowo jak to 1.6 M43, no nie, dupy nie urywa, ale też to nie jest żaden zamuł, no po mieście idzie jak najbardziej, kurczę, bez problemu tą furą śmigać.
na co dzień, nie odstaje się od ruchu codziennego, a powiem wam tyle, zdarzyło mi się parę razy, o właśnie taką kliówą jak tu jedzie, nie wiem czy będzie na kamerze, nowa kliówka 09 TCE, 3 cylindry, jeździć służbowo właśnie, to powiem wam, wolałbym naprawdę zadbanego takiego kompocika, niż kurde taką nową kliówę, bo to jest, musielibyście się tym przejechać, bo okej, w jakimś tam zakresie obrotów to se tam idzie, bo tam ta turbinka gwizdzie, świszcze, tam wdmuchuje te powietrze w ten harlawy silnik jak w Tico. Ale to jest gówno, naprawdę, to jest gówno, to pojeździć 10 lat i do wywalenia. Tu jak widzicie, każdy zna, każdy wie co się z tymi samochodami dzieje. T36 są upalane, ujeżdżane, kurde, bez oleju, a to dalej jeździ. Ta sztuka naprawdę, powiem wam, mechanicznie była dbana, książka serwisowa z 2016 roku, potem jeszcze jest parę tam paragonów, więc tu było robione i tym się naprawdę fajnie jeździ, pomimo tego, że auto ma 26 lat. Jedziemy właśnie w tym momencie na garażyk, odkurzymy ją, wysprzątamy, bo ja teraz z tym samochodem, powiem wam szczerze, do roboty sobie dojeżdżam. Ona mało pali, a moja kobita, że tak powiem, jeździ sobie tam drugą fulą, a BM-y póki co nie ruszam, bo tam jeszcze muszę jedną rzecz w zawieszeniu zrobić, w sensie mojej E34. Więc na razie, powiem szczerze, ta fura mi służy jako daily i tym naprawdę fajnie na co dzień się jeździ. Ktoś powie, kurwa, kompot 1.6, no tak, no, najbardziej praktycznie bazowa wersja jaka wyszła, elektryczne szyby tylko i szyberdach jest, bazowy silnik z gazem, ale uwierzcie mi, że to jest jak go-kart, nieco wody spadnie, dajesz mu klapsa i ona se fajnie, przyjemnie, kurczę, boczkiem może polecieć, tak? Co jeszcze? No kurczę, hamulce są wszystko w zajebistym stanie jest. O, dwuja. Pajak idzie. A! Poszła. Krzychu kadetem teraz. Jest winowajca. No i te obrzydliwe kapciuchy idą wek. Chodzą maluski za 2,5 stówki. Tym kryję. Mam tu nożyk. Zdrapiemy. A może zobaczymy, pod spodem będzie fajna kiera, tylko po prostu jest oprzyta. Zobaczymy, co tu nam z tego wyjdzie.